wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie i na noc. To oczywiście specjalne wydanie programu Weekend z TVS. Specjalne wydanie z ogromnym sercem. I to mogę powiedzieć głośno i wyraźnie i będę o tym mówić dzisiaj, a także jutro. Moi drodzy, jesteśmy właśnie teraz w hotelu Gołębiewski w Wiśle i właśnie teraz trwa gala, przepiękna gala, na której nagrodzeni są ci, którzy wspierają polską transplantologię. Tak, tak. Gala Drugie Życie. Moi drodzy, trzeba mówić więcej. Myślę, że na pewno trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie, o co tutaj chodzi. Już za chwileczkę o tym porozmawiamy. Ja cały czas trzymam w ręku dyskietkę, plakietkę, która koniecznie powinna znaleźć się w każdym portalu. Każdy z nas powinien taką plakietkę mieć. Mianowicie, oczywiście podpisaną. Podpisano imię, nazwisko, PESEL. Chodzi o to, że wyrażacie zgodę na pobranie narządów, drodzy Państwo, że jesteście ludźmi ogromnego serca. Jutro oczywiście bieg po nowe życie. O tym też będziemy mówić już za moment. Zostańcie z nami. Arkadiusz Pilarz, dyrektor biegu po nowe życie. Witam cię serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchaj, no dzisiaj piękna historia. Po raz kolejny tak naprawdę, bo po raz czwarty gala się odbywa. Natomiast dzisiaj ty na scenie. Nie tylko jako organizator, ale jako człowiek, który odbiera nagrodę. Duma, radość, zaskoczenie może. Zaskoczenie niesamowite. Ja zawsze staram się zadbać o wszystkie organizacyjne szczegóły, a to było poza mną. Także naprawdę cieszę się za te podziękowania od osób po przeszczepieniu z całej Polski i te kwiaty na scenie naprawdę zamurowało mnie. Prawda jest taka, że na tej scenie znalazłeś się wśród ludzi, którzy ogromnie zasłużyli się polskiej transplantologii. Taki jest chyba cel, taka jest idea, prawda, żeby nagradzać tych, którzy mówią o tym głośno i którzy tłumaczą tym, którzy do końca nie wiedzą, o co tutaj chodzi i może dlatego nie potrafią zrozumieć, jak ważne jest na przykład to, żeby taką dyskietkę nosić u siebie. Ja powiem tak, że faktycznie czwarta gala polskiej transplantologii już trochę historia, ale z drugiej strony bardzo się cieszymy, że właśnie takie osoby, instytucje, które dostają te nagrody, jest ich mnóstwo, tak? Ciężko nam wybrać jako kapitule, ale robimy wszystko, żeby gdzieś te osoby uhonorować symboliczną nagrodą. Nagrody dzisiaj podczas tej edycji były piękne, tak? Andrzej Pongowski zrobił genialną nagrodę. Cieszymy się bardzo, choć wiemy o tym, że wiele osób zasłużyło na tą nagrodę, naprawdę. Ale wiesz co, piękne jest to, że tych osób znanych przybywa z tego, co ja widzę i z tego, co ja obserwuję. Bo dzisiaj czwarta gala, a jutro mamy już 12 bieg po nowe życie. To prawda, coraz więcej znanych osób. Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale ponad 250 znanych osób ze świata sportu, muzyki, ekranu, filmu, polskiego kabaretu, polskich mediów już wsparło bieg po nowe życie. To naprawdę jest wyjątkowy projekt. Jutro na starcie biegu po nowe życie w Wiśle o godzinie 12 będziemy mieli ponad 60 sztafet. To rekord, choć nie o rekordy w tym projekcie chodzi. Wiesz co, ale powiedzmy, że chodzi o rekordy. Chodzi o rekordy ilości osób, które po pierwsze taką deklarację podpiszą, które będą miały te deklaracje i może które namówią inne osoby, żeby taką deklarację podpisały. Zdecydowanie za mało dzisiaj w Polsce jeszcze mówi się o polskiej transplantologii. To świadectwo woli jest bardzo, bardzo ważne. My w tym roku będziemy rozdawać 100 tysięcy oświadczeń woli na 30 najważniejszych wydarzeniach w całej Polsce sportowych i mam nadzieję, że takie działania pozwolą, żeby faktycznie coraz więcej Polaków nie bało się o tym rozmawiać. Po prostu rozmawiajmy przy kawie o transplantologii. Ale Arku, powiedzmy o tym, co dzieje się podczas biegu po nowe życie, no bo to jest po pierwsze świetna zabawa, ale czy tutaj też rywalizacja wchodzi w grę, czy nie do końca? Rywalizacja jest. Oczywiście ona jest troszeczkę z przymrużeniem oka, ale mierzymy czas, sztafety są trzyosobowe i jednak ta rywalizacja jest niesamowita. Wszyscy mówią na luzie, ale jak się okazuje, jak startujemy, to wszyscy o tym zapominają i po prostu każdy chce być pierwszy. Ale czekaj, czy tylko sportowcom włącza się ta rywalizacja? Mają to w genach, czy absolutnie wszystkim? Absolutnie wszystkim. Absolutnie wszystkim. Robiliśmy, rozmawialiśmy z ludźmi takie próby i nagle się okazywało, że wszyscy mówili nie, ja będę chodziła, machała i nic się nie stanie, a nagle się okazuje, że jest start
I w tym momencie nagle wszyscy o tym zapominają. I jest naprawdę taka prawdziwa, zdrowa rywalizacja. Jutro, drodzy Państwo, jeśli będziecie razem z nami, to oczywiście przekonacie się, jak wygląda ta zdrowa rywalizacja. Rywalizacja z wielkim serduchem, ale mówimy tutaj, że są gwiazdy, są osoby bardzo znane, popularne, które tak naprawdę od samego początku, są też takie osoby, które od samego początku wspierają bardzo mocno całą ideę. Więc już za moment rozmowa z naszym kolejnym gościem, który jutro w sztafecie oczywiście bierze udział. Buchowicz, człowiek energia, tak cię nazwałam roboczo, ale chyba nie tylko roboczo. Ta energia cię rozpiera, ewidentnie. Tak, tak, tak. Jak, zawsze tak mam, jak przyjadę do Wisły, szczególnie na tą imprezę. Bo ja w ogóle w górach mam dużo energii, ale na tej imprezie energia jest zawsze we mnie tak nabuzowana już od pierwszego dnia. Mało tego, po raz pierwszy udało mi się przyjechać na tą kolację na czas, więc w ogóle jestem podekscytowany, bo zobaczyłem całą imprezę. Słuchaj, ale świetne jest to, że jesteś człowiekiem, który wspiera tę ideę już no, praktycznie od samego początku, prawda? Ty jesteś po prostu wkręcony w to na maksa, no. To prawda. Czy prawie od początku, bo niestety ominęły mnie biegówki, ale już, że tak powiem, odkąd zaczęliśmy chodzić Nordic Walking, to jestem. No co już powiedziałem, raz mi się udało nawet zrobić rekord, ale to była na deskorolce, więc mnie nie zaliczyli. natomiast zawsze przyjeżdżam tu z wielką radością, bo muszę powiedzieć, że przez te wszystkie lata stało się coś niesamowitego. To znaczy my tu w pewien sposób staliśmy się taką rodziną. Naprawdę, to jest... Ja znam to jakby z teatru, z filmu, bo jak się jest na planie, no to też jakby przez miesiąc czasu jesteśmy rodziną. Tak samo jest w teatrze, gdzie wiadomo, no pracuje się, więc to wszystko jakby w teatrze to jest taka rodzina. Natomiast my tutaj stwarzamy to co roku przez właściwie 3 dni. I potem jeszcze nam starcza na to, że za pół roku w Warszawie też startujemy w ciągu jednego dnia, a wszyscy mają tak zwanego banana na twarzy, po prostu piękny uśmiech, energii full. I myślę, że nawet jak profesor dzisiaj pokazał, że wyniki niestety transplantacji nie są najlepsze, to jednak ta energia gdzieś działa i myślę, że gdyby jej nie było, to wyniki byłyby gorsze. A teraz do Was wszystkich mówię, moi kochani, żeby te wyniki były lepsze, czyli naprawdę transplantacja to jest coś, co jest potrzebne i trzeba wypełnić kartę, bo jak się nie wypełni na czas, to potem już może być za późno. To był piękny apel, ale nie będzie na koniec, bo jeszcze mam do Ciebie kolejne pytanie. Słuchaj, bo Ty jesteś miłośnikiem sportów ekstremalnych. Nazwijmy to w ten sposób. Tak, dobrze? Aktorstwo na przykład to też jest sport ekstremalny. Ale snowboard, okej, okay, no snowboard już jeździmy, ale ty tam sobie tak szalejesz. No tak trochę czasami. Bardziej skaczę, tak. No właśnie, a do tego jeszcze... Deskorolki, snowboardy, koszykówki, samochody. I zastanawiam się teraz, czy przed przystąpieniem, kiedy dostałeś taką propozycję na samym początku, czy pomyślałeś sobie, czy to, że będziesz wspierał tę ideę, to jest też takie ekstremalne, czy dla ciebie to było coś normalnego? To było na samym początku. Dla mnie, szczerze mówiąc, jest to coś ekstremalnego, dlatego że przynajmniej na początku właśnie było, dlatego że ja na pobieraniu krwi mdleję. Więc to było bardzo ekstremalne. Zawsze musi ktoś być z tobą. Tak. Ale przez te wszystkie lata, przez które tu przyjeżdżam i przez które przerozmawiałem godziny i z ludźmi po transplantacji, i z lekarzami, i ze wszystkimi, którzy tutaj jesteśmy i się kręcimy w tym temacie, jakby zostało mi to uświadomione, to już nie mam tego strachu i już to nie jest takie ekstremalne i tak uważam, że to powinno być normalne i ten apel właśnie powinien być do wszystkich. Tak, nie uważajmy tego za coś ekstremalne i niesamowite, to powinno być normalne, bo no nie ma nic ekstremalnego w tym, że my chcemy pomóc komuś żyć i to jest cudowne. I to jest cudowne oczywiście. Jutro 11.30 Weekend z TVS będziemy Cię wspierać tutaj bardzo mocno. Bądźcie z nami, Bartosz Łuchowicz jest na posterunku pełny energii. My też, do zobaczenia. Liczcie na mnie, bo jutro będę szedł, a nie jechał.